Tenisiści Kondo Hotel Smorlino Ostróda mają już za sobą drugi mecz w ramach rozgrywek Superligi Tenisa Stołowego. 8 września w hali Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji gospodarze zmierzyli się z Polonią Bytom. Trener Tomasz Krzeszewski do gry wydelegował Karola Szarmacha, Pawła Platonowa i Amalaya. Wciąż nie wiadomo, kiedy w barwach Ostród zagra reprezentant Hongkongu. Wong Chun Ting to jest mój kontakt z trenerem reprezentacji Hongkongu, także ja poprosiłem Chang Kong-wa, trenera reprezentacji, o to, żeby nam trochę pomógł, czy nie ma jakiegoś zawodnika, który mógłby zagrać kilka u nas meczów, tak? A w związku z tym, podsumowując to wszystko, my mamy tych zawodników, ale to w związku z tym, że my nie płacimy im takich pieniędzy, jakie powinniśmy, to czasami po prostu musimy, że tak powiem, współorganizować to, w których meczach oni grają, a w których nie. Spotkanie z Polonią Bytom rozpoczęło się po myśli gospodarzy. Swoją grę wygrał Paweł Platonow, który pokonał 3-1 Jakuba Kosowskiego, a Malaj pokonał rywala 3-0. W trzecim pojedynku Karol Szarmach przegrał.